dobry, mili panowie i cudowne panie. Rozpoczynamy przygodę. No z kim? No wiecie z kim po tytule. Oczywiście z Uncharted 3, oszustwo Drake'a. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo chyba trójka to jest jedyna gra, której nie przeszedłem dwa razy. Możliwe, że nawet zacząłem w nią grać, ale nie skończyłem. Inaczej, pierwszy raz przeszedłem, oczywiście. I dlatego się tak bardzo cieszę. Kampania, normalne, lecimy z tym. Nowe dane gry, tak, nawet... Tak, bo trójkę przeszedłem tylko na PlayStation 3, nie przechodziłem jej na PlayStation 4, tak jak całą kolekcję Nathana Drake'a. O rany, ale to będzie dobre. Jaram się, bo tak jakbym nową zupełnie przygodę leciał. Ludzie marzą, to jest dziennik, który Sally dostał kulę. Sposób. Ci, którzy marzą nocą w zakurzonych zakamarkach umysłu, budzą się za dnia, aby odkryć marność tych snów. Pamiętam tylko, że w Londynie się zaczynało. Tak jest, jest i Londyn. Lecz marzyciele dnia są niebezpieczni, gdyż mogą śnić z otwartymi oczami, by ten sen ziścić. I kto to powiedział? To Lawrence Arabi. Dzieło. Tak. This I did, a nie ja tak zrobiłem. To nie powinno być tak przetłumaczone. Nie wiem. Dobra, mamy Saliego i mamy Nathana. Typowy londyński pub. Aha, jakie śmieszne przejścia. Jak w serialu takim z lat 90. Zapleczu, tak? Aha, ktoś za nami polazł. Serio, ja niewiele pamiętam, co tutaj się będzie działo, więc tutaj się tym bardziej nie dziwcie, jeżeli będę coś odkrywał. Ale tego typa pamiętam. Dobrze się bawisz, Cutter? Cutter. No, boki zrywam. Ciepłe powitanie. Ciepłe, dokładnie. Są części. Najmocniej przepraszam. Cieplutkie. Ostrożności nigdy za wiele. Znam tego aktora, w sensie, co mu ryj podkładał. Panie Sullivan? Tak mi się wydaje. I panie Drake. Tak, pan Drake. Zgadza się. Masz go? Najpierw zobaczmy pieniądze. Cutter. Pokaż hajsiwo. Funty. Oto one. Proszę pokazać. That's what she said. A, to jest ten... Obrączka Drake'a. Muszę potwierdzić autentyczność. Oczywiście. Srebro. XVI wiek. Styl elżbietański. Wyryte motto Sir Francisa Drake'a. Cóż. Wygląda na oryginalny. Wygląda, oczywiście, jest oryginalny. Tak. Proszę powiedzieć... Jak go panowie zdobyli? Ukradliśmy go. Mój klient będzie zadowolony. Hej, momencik. Sali, to fałszywki. Zapewniam pana, panie Drake. O, masz rację. Fałszywki? Te fałszywki jeszcze śmierdzą tuszem. Co ty u licha kombinujesz? Może to was trzeba o to zapytać. Jaja sobie robisz? Oferta nieaktualna. Mm-hmm. A ty? To się chyba nie skończy dobrze, co? Powiedz swojemu klientowi, że skrewiłeś. Chodź, Nate, zwijamy się. Przeceniacie, panowie, swoje możliwości. Tak? Proszę dać mi pierścień, zabrać walizkę i wyjść jak dżentelmeni. Cutter. Jeszcze możecie. Rób, co pan mówi, synku. Mogę się bić? Nie. Jesteś złodziejem. No proszę, i kto to mówi? Właśnie, kto to mówi, Drake? O kurwa, grubo. O, i teraz wchodzimy. Kurwa, no i patrzcie, to wygląda ładniej niż ten filmiki. Na co cię stać? On jest mój. O,
O, ładnie. Ładnie intuicyjnie. Jest rozpierdol, no, o to chodzi. To mi się podoba. O to chodzi. Gnido. Stary. Dawaj. Dalej, nie śpimy. Dobra, wystarczy, stary. Tak jest. O łuzę, proszę bardzo. Sali się nieźle napierdala jak na kurwa takiego gościa. Strasznie długo zbieracie się do lotu, kurwa, do ciosu. Jezu, jaka to jest zajebista grafika, kurwa. Przecież to jest gra sprzed ilu lat? Aż muszę sprawdzić, kurwa, ile lat ma. Wiadomo, że jest podciągnięta, ale... Kurwa, 10 lat. 10 lat ma ta gra. Kumacie, 10 lat i tak wygląda. Zajebiście, tak płynnie chodzi. Nie, no wiadomo, że jest podciągnięta i tak dalej, ale... Wow, kurwa mać. Tu coś jest? Jest do zebrania? Nie ma jakiś znajdziek na dzień dobry? Co to? Oho. Jakiś wielkolud. Strasznie wielki jest, kurwa. Szybko, walnij mu! Kiepski mamy z rzadku. Niech to... O kurwa! Brać go! Czemu mnie brać? Oni mają. Ej, wylałeś mi drinka! Oho, zajebiste! Masz! To ode mnie! Impreza zamknięta, czy można dołączyć? Zapraszam! Zdjąć ich! Wszystko, co potrafisz? Stary, co za rozruba. Ładnie. O, o, o. Kurwa, znowu ten wielkolud. O, jak, zajebałbyś go. Zajebałby Drake'a takim czymś, kurwa, no 100%. Okropność. Chodź. Nie, nie, daj mi tylko chwilę. Zaraz zatańczymy. I co będziemy z tym... O kurwa, no nie, ciężko go załatwić. Fuck, mocny jest gnoje. Dobra, gotów na ciąg dalszy. Aha. Strasznie to męczące. No co, jeszcze raz kurwa kontrę? Proszę bardzo, będę cię kurwa kontrował. A jest wielki skurwiel. That's what she said. Wow. Wszystko w porządku? Nic nie jest? Zajebiste. Tylko duma ucierpiała. Przyda im się przepychaczka. Ja jeszcze kurwa chodzę. Idziemy, Nate. Co mam wrogów pokonanych w walce w ręce 119? No wpadłem w gówno. Po same uszy. Genie Slam. Od tyłu, czyli co? Aha. Zatrzymać ich! Mam tego staruka! I co to na to? Nie wiem, co się dzieje. Idziemy, młody? Tak. Idziemy. Dobra, teraz widzę, co się dzieje. Ups. O cholera. Kater. O, o. O kurwa, jak mi zajebał.
tutaj. Mocny tylko w gębie. Też dostałem z bańki. Nie, dwa razy. Ej, ej, wystarczy. Prawda, dziadku? Kto tu podjeżdża, kurwa? Nie, leżeć. Ten ziomek. No oczywiście, że on. Ale nie sam. Dobra, to jest jego szef. Szefowa! Okej. A tak, rzeczywiście była tam jakaś taka... No kurwa, tak! Witaj, Wiktorze. Jak Q z tego. Widzę, że zamieszkałeś w Rynsztoku ze swoim podopiecznym. No, z Bonda. Q, tak? Ona się Masz nazywała? Nie pamiętam. Masz bardzo dziwne upodobanie, jak na swój wiek. No, szefowa Jamesa Bonda. Wiedziałem, że to twoja sprawka. Oj, uważaj, bo się rozpuścisz. A, że wiedźma. Pyskaty z ciebie gówniarz. Wiedźma z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. O kurwa. Bardzo ciekawe, czego naprawdę się boisz. No nie tego, no co, że mi kurwa sztyletem coś zrobisz. Ani kul, ani krwi, ani połamanych kości. Nie. Ciebie to podnieca. Prawda? No nie powiedziałbym, ale... Poszukasz śmierć. Czy nie? Nie. Spokojnie, Sullivan. Nie zrobię pańskiemu koledze krzywdy. Chcę tylko odzyskać swoją własność. Twoja własność, tak? Oddawaj to. Cutter! Boże, drogi. Zamknij się! Ty głupcze! Nie ma za co, wasza wysokość. Pani Marlowe, proszę wsiadać do samochodu. Nie, dobra. No nie, okay. Chyba nie żałujecie tych dupków. Co? Tam ci spierdolili? No nie, dobra, to podstawka jest, kurwa, na 100%, no. No nie, to mój, to jest na bank podstawka, kurwa, no nie wierzę. Nie, no tak, ta, kurwa, to jest podstawka. Dobra, Muzeum Martimo, teraz, że co, że niby on ma taki powrót do przyszłości, karta Gina Columbia. Jakoś za czysto tam, kurwa, jest. El Pirata, Francis Drake. A, dobra, to ja już wiem, co teraz będzie. Teraz będziemy sterować młodym Drake'iem, kurwa. 20 lat wcześniej, kurwa. Czyli ile tu ma? Z 15? No to... No, 15, 13, nie, 14 lat gdzieś ma, nie? 14, 15, teraz ma 34, 35. Nathan Drake. El Pirata. Solamente esta semana El Pirata Francis Drake. Dobra. Wielkość jedziemy. Od skromnych początków. Angielskie szalupy. Drake's ship, the golden hint. Sic parvis magna. No ładnie rysujesz. Ale to Drake jest w takim razie jakimś takim... No bo chłopiec ewidentnie wygląda na latynosa. No tu nie ma. No te angielskie szalupy. Chuj im do dupy. To nie to. Barka z pod żaglami. Wiem, że to nie tu, ale chcę sobie poglądać rzeczy. Armata znaleziona na dnie morza. Dzwon okrętowy z floty Drake'a, to też nie to. Posłuch hiszpańskiego mnicha. No, no ja wiem, że nie tu, ja chcę tylko sobie sprawdzić, po prostu oglądam rzeczy, jakie tu są. Złota łania walczy z Hiszpanami. No to tu, kurwa. Senior, co ja tu widzę, kurwa, znajdźkę na dzień dobry. Odblokowana nagroda, zobacz menu dodatków, kurwa. No proszę, nie sądziłem, że tak szybko zobaczę coś tutaj. Armatę znaleziono nie można, no to wiem, sprawdzaliśmy przed chwilą. Nie. Mosiężny kompas okrętowy. Nie, no nie o to mi chodzi, pewnie wyżej trzeba pójść. Po pierwsze założyć się na muzeum. Chcę posprawdzić, jakie rzeczy tutaj mają. Szukamy tej golden... Nie. Złotej łani, tak? Kompasy okrętowe. Nie tutaj. I kolejna znajdźka. Tak sobie leżała tutaj po prostu. No dobrze, no.
Dwie na dzień dobry. Może na górze. Może na górze, po czerwonym dywanie idziemy. To już coś. To wygląda jak kurwa płomień z tego, no. Chintamani, no, w sensie tych, kurwa. Nie Chintamani. Kamienie Chintamani. Tylko... No Jezu, z drugiej części, kurwa, z Shangri-La. The Golden Hint poszukujemy, Złotej Łani. Greatness from small beginnings. No jest tu dzwon i kompas, widzę. Oho, tutaj są żołnierze, więc tutaj może być coś bardziej. Musi być w jednej z gablot. El museo cierra en 15 minutos. Aha, zamykają, tutaj jest wieloryb. Strój płetwonurka. Cartagena, sí. Jest, proszę państwa. Czyli chodziło o piersie. Myślałem, że chodzi o to po piersie tej łani jakby. Że tego mam szukać. Niech to. Czego się kurwa spodziewałeś, młody, że co? Że będzie na ciebie czekał? I kompas. Occidens. Sullivan! Mamy Saliego, proszę państwa. Ewidentnie to on. Młody Sully. Trochę starszy od Drake'a, czyli ma 40 lat. Trochę starszy od Drake'a w tej chwili, nie? Tutaj ma 4 dyszki, czyli teraz pewnie Sully ma 60, nie? No tak by pasowało. Taki krzepki, rześki, kurwa, dziadek, no, który dobrze się czuje. Jezus, mieć 60 lat i kurwa być w takiej sile jednak. W ogóle nie podejrzane. W ogóle. Co kurwa za co? Jaka ratita callejera kurwa? O chuj ci chodzi? Przecież ja nic nie zrobiłem. Ja niczego nie ukradłem, nie mam niczego. Przecież wszedłem kurwa na ten. Jaki chuj? Pendejo! Pendejo, kurwa, dokładnie, jeb się. Cabron, pendejo i w ogóle. Tam jest. Jest. Co ty, kurwa, chcesz? Hairdzia. Muszę go dogonić. To jak będziesz, kurwa, szedł tak powoli, to go nie dogonisz. Dobra, widzę, że tam jest. On też pewnie... Musimy zrobić tak, żeby nas nie widział, nie? Policja. O, tam jest. O to chodziło. Julio. Epa, ¿qué hubo, cuadro? ¿Cómo estás? No me jodas tanto. To może się poczęstuje. Zajebałeś, kurwa, jabłko. O Jezu. Ta, i tak by zgniły. Niemili są wszyscy, kurwa, dla niego. Gdzie polazł? Co, on jest sierotą? Jaką się to widać, kurwa, że jest biedny? No, no tak, jest brudny. Nie da się ukryć. Ej, słuchajcie, no jest tu żywiej niż w Cyberpunku. Dokąd on idzie? Santiago Carne. Carne to mięso oczywiście jest, jakby ktoś nie wiedział, to informuję. Santiago, no to... Santiago, no. Świętosław. Carne. O kurwa, jak się ładnie wykrzywił obraz. No, myślałem, że nie przejdę. Co
ciekawie. Ładna muzyka tutaj weszła. Niech to. A syn Liawas. Idzie na górę. Muszę znaleźć inną drogę na górę. Dobra, widzę go. Co ty myślisz, że ja kurwa nie znajdę drogi na górę? Patrz kurwa, jak znajduję drogę na górę. Nie jestem byle siurem. Nie tędy. Nie tędy droga, młody. Aha, dobra. O tak, tak jest, hop. Co on tam robi? Muszę się przyjrzeć. Co ty kurwa robisz? Ale możesz się ruszyć? Tylko, że czeka na mnie moja pani. A, dorabia klucz, okej. Dorabianie kluczy. Czyli klucz był pokryty, był z czegoś zrobiony pewnie. W portfelu, okej. Okay. Trzeba mu zajebać portfel, proste. Adios, amigo. Adios. Okej, muszę zwinąć ten portfel. Cholera, nie mogę tędy iść. O, 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 klasyka. Unchartedowa klasyka. Ale kurwa, pięknie to wygląda. Nie no, w ogóle... Niesamowite, tak filmów nie kręcą, kurwa, tak dobrze, jak to wygląda po prostu, no. Przechodzi przez budynek. Chyba zobaczę go z dachu. Tak? Kurwa, grubo. Ale no wow, po prostu wow, wow, wow. Jest tam. To ona! Naprawdę mam niżej zejść? No dobra. Ładnie, ładnie wykombinowane. No nie zgubimy go, kurwa. Jesteś zwinną małpą, po prostu tak bardzo młody, że jestem w szoku. Idzie z nią. No to jest pewnie ta Marlowe, którą spotkaliśmy i która zleciła temu Katerowi, żeby nas zastrzelił. Niech to. Nie chcę tam iść. O, ładnie to wygląda, kurwa, jak kamera się tak przybliżyła i mamy taki mocny obraz, kurwa. To wygląda to super. Okej, trzymam go w kieszeni. Mam jedną szansę. Chyba mamy trochę wolnego czasu. Mam pomysł. Tu daleko jest fajna knajpka. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Ktoś mnie złapie, co? On? Jak kurwa? Jak? Słyszałem, viejo! Spróbujmy jeszcze raz. Puszczaj mnie! A, tak sądziłem. Tylko nie próbuj uciekać. Daleko masz do domu, synku. Nie mów tak do mnie. Nie jesteś moim synkiem, znaczy ojcem. Nie, nie sądzę. Dobra, nie pytam. To była niezła akcja. Masz smykałkę. A, on nie go chce zarekrutować. Nie mów tak do mnie. Tylko brakuje ci techniki. Dokładnie widać, co robisz. Odbiło ci. Tak? Śledzisz mnie po całym mieście. Pewnie myślałeś, że łatwo mnie obrobisz. Ale kiepsko wybrałeś, mój chłopcze. Co? Mój portfel. Dobra, w takim razie wezwiemy policję. Proszę bardzo.
Tylko pewnie spytają, czemu turysta w średnim wieku łazi po zaułkach za dziećmi. Niezłe z ciebie ziółko, naprawdę. Po prostu umiem o siebie zadbać. Umiesz? A poza tym, sądzę, że przepadasz za glinami tak samo jak ja. Racja. Młody. Portfel. Próbowałem. No, ale jasne. Zabrał mu kluczyk pewnie. Otwórz sali, tam nie ma kluczyka, debilu, sali. Dokładnie widać, co robię, tak? Na szczęście ktoś zostawił otwarte okno. Dobra. Muzeum zamknięte. Wow, nie sądziłem, że to się uda. Prawdę powiedziawszy. Jezu, i ta muzyka. Wszystko tutaj tak gra, kurwa, zajebiście. Człowiekowi się aż chce tam pojechać, po prostu pochodzić po tych uliczkach, żeby było ciepło, miło, fajnie i żeby się można było spokojnie czegoś napić, usiąść gdzieś. Tyle i aż tyle potrzebne do szczęścia, no. No i klasycznie, nie? Wiadomo, żeby nie martwić się hajsem. To są takie podstawy. Ładnie zapierdala pode mną. Tam jest ta droga. Miałem szczęście. No miałeś. Okej. Tak, to było tu. Pam pa pa pam pam. Pam pa pa pam pam. Cyki otwarte, ale przecież... A nie ma alarmu, kurwa? Mogę tak... nonszalancko, kurwa, odepchnął te drzwi i tak... zaskrzypiały. Ja bym też to wziął, kurwa, bo to też jest dosyć, moim zdaniem, istotne. Nadzieje się na Saliego? Nie, myślałem. Co, nikt na to nie wpadł? Jak te mechanizmy działają? Niech to dzieciaku. O kurwa. A kogoż to mamy, Wiktorze? Smarka tego szczeniaka, który zwinął ci portfel. Oj, 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 oj. Dalej, chłopcze, nie masz szans. Oddaj go. A teraz pierścień. Prawda jest taka, że gdyby pierścień. Drake wiedział... Tutaj mi jedna rzecz nie pasuje. Gdyby Drake... O kurwa! Że gdyby Drake wiedział... tak jak tutaj pokazuje ta trzecia część, że ten pierścień pasuje do jakiejś całości, to by tego pierścienia nie zostawił w pierwszej części, a on zostawił w pierwszej części ten pierścień. Co ty wyprawiasz do licha? Z tego co pamiętam, tam przy zwłokach Francisa Drake'a, prawda? Czy w drugiej? Oj, teraz już nie pamiętam. Może w drugiej, rzeczywiście. O cholera! Przy zwłokach zostawił Francisa Drake'a przy kościotrupie. Wyważyć drzwi! O Boże! Biegnie na dach! No biegnę, biegnę, biegnę. Łapcie go! Zamknięte! Wyważ je! Szybciej! Puszczaj! Jasna cholera! Niech to! Co to za goście? Czy to jest najszybciej, jak możemy biec? Chodź tutaj, malutki. Malutki, kurwa. Strzelają do mnie? Kurwa, niedobrze.
przez te drzwi? Nie, kurwa. Pojebane to było teraz. Aha, dobra. O kurwa, jaki sali. Sali mnie ratuje, kurwa. I tak się narodziła ta piękna przyjaźń, moi drodzy. Fuck, fuck. Ale na razie jest kurwa grubo. Oj, oj, oj. Kurwa, QTE był dosyć prosty. Ja pierdolę! O, kurwa! Przepraszam, idzie się! Gonią mnie skurwysyny! Ja pierdolę! To dach jest, właśnie chciałem powiedzieć. Dobrze, kurwa. O kurwa, strzelają cały czas. Fuck, oberwałem pierwszy raz w życiu kulą. No i nie, tak? Dobra, okej, już chciałem powiedzieć, że nie mam dokąd uciekać. Oj, pierwsza moja ofiara, zabity gość, nie? No, no, co my tu mamy? Ups. Nic ci nie jest. Strzelaj, kurwa, Drake. Co się tak trzęsiesz? Przysunię, zabiłeś gościa, zrzuciłeś go z dachu. Po prostu zamknij oczy. Nie będzie bolało. Znam tego aktora. To on dostał, co? A za nim Sally, bardzo dobrze. Chodź. No i co zrobimy? W porządku, mały? No jakby co się teraz stanie? W ten sali przecież jest ułożony z tą Marlą, czy on ją olał i zdradził? Zegarek ma tu Drake na pasku. I nosi tak samo, kurwa, spokojnie, ten... Spokojnie, mały. Jak kiedyś. Tu jest bezpiecznie. Powinien mu kupić browara. Wsuwaj. Twój wybór, skoro nie chcesz. No i co dalej? Czego chcesz ode mnie? Właśnie. Odrobiny wdzięczności? Ty stary satyrze. Właśnie osaliłem ci skórę, nie? No. Dzięki. A co ty z tego masz? No bo... Jesteś oszustem. Ja chciałem mu piwo wziąć, to prawda. Na pewno. Klasyczny Drake. Niezłe z ciebie ziółko. Mateusz Ziółko. Skąd się w ogóle wziąłeś? No właśnie, to się chyba w czwartej części wyjaśnia, nie? Bez obrazy. Ale my się nie znamy. Da się to naprawić. Victor Sullivan. Victor Sullivan. Wiesz, w tym miejscu powinieneś się przedstawić. Dobra. A co jest takiego wyjątkowego w tym pierścieniu? No nie widziałeś, że pasuje do tamtej kurwa układanki, która była? Należy do mojej rodziny. A, dobra, to dlatego. Ja tylko go odebrałem. Z Heda po samym Francisie Drake'u. Właśnie. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, mały, ale Drake nie miał spadkobierców. Żadnych dzieci. A właśnie, że miał. Cóż, z żoną w Anglii rzeczywiście nie. Słuszna uwaga. Pokaż mi go. Przestań, mały. Gdybym chciał ci go zabrać, już dawno bym to zrobił. To prawda. A to też jest zawsze taki tekst. Dziękuję. Gdybym chciał ci go zabrać, albo gdybym chciał coś zrobić, to dawno już bym to zrobił. Parvis em... Sic parvis magna. To znaczy wielkość od skromnych początków. To jego motto. To jak ja zupełnie. No tak. Królowa Elżbieta dała go Drake'owi w 1581, gdy wrócił do Anglii po opłynięciu ziemi. I pasowała go na rycerza. Na ulicy się tego nie nauczyłeś. No nie musiałem. Skąd taki dzieciak znał łacinę? Zakonnice na to nalegały. Zakonnice? Szkoła z internatem. Właśnie nie pamiętam, jak nie było z początkami Drake'a. No ale to w czwartej części jest, więc na pewno zobaczymy. Powiedz, bo czwartą część też będziemy robić. Chodziło z tym pierścieniem i astrolabium?
To no ty właśnie, mi Astrolabium to było. Ty dla nich pracujesz. Już słuchaj, nie. Klient chce coś mieć. Ja to zdobywam. On mi płaci. Nie zadaję żadnych pytań. To tylko praca. Chyba nieźle się znacie. No, trochę. Tak czy siak, myślę, że mnie wylała. No co ty? Po czymś takim? Po zabiciu paru osób? Po pierwsze, to nie jest Astrolabium. To urządzenie dekodujące. Zobacz. Urządzenie dekodujące co? Gdzie, płynąc gdzie wokół płynąć? Świata, Drake odwiedził wschodnie Indie, ale twierdził, że potrzebował pół roku, by dotrzeć stąd, tutaj. Tak, no i? To nie ma sensu. Był na to zbyt dobrym żeglarzem. Wystarczyłby mu miesiąc, nie więcej. Coś ukrywał. Wielki sekret. Jak wielki? Jak mój chuj! Jak tajna misja królowej. Albo tak wielki, jak nieodnaleziony skarb wart miliony. Wielki. Czyli nawet nie wiesz, o co chodzi. Wielki, ogromny. Wielki, ten deszyfrator ma z tym coś wspólnego. Ręczę za to własną głową. A, świetnie. I ma go nasza Marlo. No, ma i na będzie miała przez najbliższe 20 lat pewnie, tak? A, czyli sytuacja patowa. Póki co. Wciąż mi nie powiedziałeś, jak się nazywasz. A ty nie powiedziałeś, czego ode mnie chcesz. No dobra. Słuchaj. Masz talent, ale musisz się wiele nauczyć. Trzymaj się mnie, a pokażę ci parę sztuczek. Dzięki, ale nieźle sobie radzę samemu. Co? Jak widać. Kurwa, Drake, przestań, ja pierdolę. Może spróbujemy jeszcze raz? Dla moich przyjaciół jestem Sally. Nathan Drake. Nathan, Nathan. Nate. Właśnie Nate. Drake, tak? No dobra. A to Drake naprawdę i zaczyna... Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now we're here. Powinien jeszcze raz sięgnąć po tego browara. No i to macie tę świetlaną przyszłość. Koniec, nie żyjecie. Dobrze, że ich nie przejechała po nogach jeszcze, nie? W sensie ten gość od Marlow. Pojechali. I jak tam? To było oczywiste, no. O, Jezu. Myślałem, że założysz tłumik. Sally, nie zbudowałbym dramaturgii. Jasne. To w co im strzeliliście, kurwa? Czuję, że zaraz zlecą się tu gliny. Zwijajmy się. No właśnie, to w co parę dostaliście i dlaczego? Zamachować. Tylko parę razy cię musnąłem. Pociągnąłeś mi z bani. Dobra, dobra. Trochę mnie poniosło, sorry. Tak. Ale sam mówiłeś, że ma być realistycznie. Lepiej go nie wkurzaj. Słuchaj, skarbeńku, co z tym, kurwa, nie zgub ich. Z tą krwią? Dlaczego macie krew? Pokażecie, czy nie? No to połknęli haczyk. Jak myślisz, kiedy skumają, że mają fałszywkę? Jak ją wsadzą do Astrolabium? W końcu ich wykurzyliśmy. Znajdźmy dziurę, w której się chowają. Wiesz, że wszystko, co powiesz, brzmi sprośnie. Serio? Serio, serio? Pospiesz się, Nate! Cholera, co za syf? Tędy! Co? Takie luzaki dalej były z was przed chwilą, a już, serio? Kurwa, wydygaliście. Dalej, Charlie, na co czekamy? Dobra, dobra, spokojnie. Ja klaustrofobię mam. Zaraz będzie po krzyku, zaraz będzie po krzyku, zaraz będzie po krzyku. Mam nadzieję, że on mnie nie zdradzi, kurwa. No, mogło być gorzej. Bo do tej pory wszyscy zostało mnie zdradzali z tych, kurwa. A wszystko w porządku. Tu coś było? Co ten kurwa konik tu robił? Nie da się. Na pewno się czekaj, gdzieś da. Przejdziemy tędy. Którędy? Którędy, kurwa, Drake? A. No przesuń się! O, jasne, jasne. Przydałby się jakiś myśl. O, to jest myśl. Mur jest za wysoki.
Przesuńmy przyczepkę tam. Prosto, kurwa, no. Cyk, 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 cyk. Weź się spręż wreszcie, czas leci. Ja mam sam, kurwa. Super, dzięki za pomoc. Dalej, ruszcie te leniwe zady. Co to w ogóle są za mury tutaj? Dobra, chyba jest czysto. Idziemy zadzwonić z budki. Oj, jak się pociemniło, kurwa, nagle. Musisz bardziej uważać na główkę. O, proszę, kogo my tu mamy? Widzę, że w piekle was nie chcieli. Koronkowa akcja. Chloe. Poszło jak słodka. Nie pamiętałem, że Chloe była w tej części. Cichy, co cię gryzie? No cóż, wydaje mi się, że Charlie za bardzo wczuł się w rolę. O, wkurwiony jest na Charlie'ego. Jeszcze mi w uszach dzwoni. Daj spokój. To echo, bo masz pusto w głowie. O, ty. Widzę, że ominęła mnie zabawa. Tak, to było całkiem oczyszczające przeżycie. Bardzo śmieszne. Gładko poszło? Bardzo tak. Śmieszne. A jak po maśle? Nie zauważyli, że ich śledzisz? Na pewno nie. No, to gdzie się schowała królowa matka? W tamtym garażu, z zieloną bramą. Wjechali już dawno temu, ale nic się nie działo. Dalej tam są? Albo tak. Ich nie ma już dawno. Cały czas ich obserwowałam. Nikt nie wchodził, ani nie wyłaził. No ale innym wyjściem mogli pewnie. Naprawdę? Są musimy pistolety je brać, po co? Z tłumikiem. Przecież jeszcze nas nie spodziewają. Nie lekceważ tych gości, oni nie żartują. Naprawdę Sally pyta się, kurwa, czy ma brać się tu. Ale jeśli coś będzie nie tak, najpierw strzelaj, a potem się zastanawiam. Zbrojewicz, nie? Głos Mirosława Zbrojewicza. Ależ mnie kusiło, żeby po prostu zabrać walizkę i wyjść. No trzeba było tak zrobić, Sally. To drobiazg w porównaniu z tym, co mamy, serio. A w moim wieku to chyba lepszy wróbel w garści. Fu. I co, nie mówiłem? No nie. Mam nadzieję, że się nie mylisz. No tak, to są innuendos. Rzeczy, które kurwa on wrzuca, które mogą być dwuznaczne. Znaczy one nie są dwuznaczne, ale... Musimy iść tak powoli? Tak jak normalnie wszędzie zapierdalamy, tak teraz powoli, kurwa, idziemy. Nie będziemy wywalać drzwi, żeby sprawdzić. Nie ma co stać bezczynnie i marnować czas. Znajdę wejście i sprawdzę. No pewnie, że znajdę wejście. Zostańcie tutaj. O kurwa. Dobra, to już wiemy, że... Przepraszam. Nie ma... Drugi raz tamtędy nie pójdę. No dobrze. Na szczęście są tutaj rzeczy, które pomagają mi się wspiąć. A to klasyka, kurwa, Drake'owa. Niech to szlak. Nie ma żadnej latarki czy czegoś? Pusto? Zaraz, gdzie się podział? Zaraz ich znajdziesz gdzieś, kurwa. Hop. I hop, jesteśmy na dole. No i zajebiście. Gdzie oni zniknęli? To nie ma sensu. Może otworzyć im drzwi. Pewnie gdzieś pod ziemię. Już trzymam. Znając życie. Widzicie tu samochód? Bo mi się nie rzucił w oczy. To niemożliwe. Cholera. Na pewno dobry garaż? Tak, z zieloną bramą, na pewno. Ej, nie ma co tu tracić czasu. Podoba mi się ta cholerna walizka. Czekaj, przecież nie mogli zniknąć jak sen, tak? Musi być jakieś wyjaśnienie. Porozglądajmy się chwilę. Musieli to być. Wciąż czuć spaliny. No widać, kurwa, że wjechali tu. Ślady opon. Jeszcze mokre od deszczu. Samochód skręcił tutaj. No widzę, kurwa, przecież, no. Patrzcie na to! Cztery miejsca. Każdy musi stanąć na tym, tak jak koła. Tylko, że ten samochód musiałby być... jest cięższy niż oni, nie? Cztery opony, cztery punkty. No tak. Sali,
Stań tam, a jak dobrze? Samochód ma inny, kurwa, rozstaw kół, to co wtedy? Tylko jeden może wjechać. Żaden inny nie może. Określony model. Wszyscy na trzy. Teoretycznie. Gotowi? Raz, dwa, trzy. No i? To musi być to. No rozglądam się, kurwa, po okolicy i co? Czekaj. Chodzi o światła. Okej, okay, czyli trzeba przyświecić. Stali, poświeć na ścianę. Za bezsens, tak, no dobra. Za kurwa bezsens. Ale dobra, no to przynajmniej jest jeszcze, kurwa, do wytłumaczenia, bo to jest Londyn i ktoś współcześnie to zrobił. A nie tak jak, kurwa, u tych, nie? W Ameryce Wiesz, Południowej. Może prowadzić? Czy na Karaibach? Nie, ale zaraz się przekonamy. Poszukamy wozu, a ty wracaj do Vana. Będziemy w kontakcie. Dam znać, jak dojdziemy do celu, dobra? Jeśli nie zabłądzimy. Bądź gotowa na wszystko. Może nam się śpieszyć. Jasne. Chloe to najlepszy kierowca w branży. No pewnie, że tak. Też coś słyszałem. Okej. Okay. Ale więcej usłyszę w następnym odcinku. Kochani, seria Uncharted wraca. Chcieliście trójkę, macie. A wiecie, kto bardziej chciał? Ja. Uwielbiam grać w gry, w które cieszę się, że gram. Ale po prostu mam taką, kurwa, chłopięcą radość wręcz. No. No to do zobaczenia do następnego. Pa.